Witam serdecznie w kolejnym odcinku z zagranicznej serii, czyli dokładnie Zero do Milionera. Jakby inaczej, dzisiejszy odcinek, jak sam już na ekranach możecie zauważyć, jest z nami tutaj nasz przepiękny, najcudowniejszy New Hollandik, kombajnik oczywiście, jakby inaczej. I co ludzisko, my sobie przyjdziemy, będziemy się zajmowali żniwami w dzisiejszym odcineczku. Poprzedni odcineczek wyszedł dość długi, więc bez trudnego gadania. Ja sobie wsiądę tutaj do naszego New Hollanda. Pojedziemy sobie na pierwsze pole, żeby je skombajnować. Tak, będziemy na słowa, jakby inaczej, żeby belki były. I zaraz wam przedstawię, co powiem, opowiem co i jak. Tutaj przyjadę na pole i się rozłożę wszystko. Mam troszeczkę rzeczy wam do powiedzenia. I myślę, że was to nawet zaciekawi. Tak mi się bynajmniej zdaje i myślę, że tak będzie. Po malusieńku jedziemy sobie, żeby w nic nie przywalić. No 21-2 na godzinę. To zbytnio dużo nie jest, ale dobre i to. Czekajcie, teraz rozłożyć, muszę sobie wjechać tam na łąkę do sąsiada. Jedziemy na łąkę do sąsiada i się rozłożymy tutaj. Hop, okej, czekajcie, ja muszę wyjść, bo tutaj mam manualne podczepianie i odczepianie. Okej, już siądziemy, odpalimy sobie naszego New Hollanda, który nie jest modów, jakby ktoś się pytał. Dobra, wyjdziemy. Z? Nie. Co nie? A, nie dam rady chyba. A, nie automatycznie. Ale muszę wyjść i podczepić ten. O. Wałki. Wszystko. No ten header jest na 5,5 metra, o ile się nie mylę. Co, my sobie tutaj odpalić. Czekajcie, muszę sobie, nie wiem, pojadę sobie. Ale myślę, że pojadę tak, najwyżej będę cofał, jak będzie pełen. W co wątpię. Okej. Otworzymy i jedziemy. Kombajnuje nam? Kombajnuje. Słoma, o Jezu, jaka słoma. Jasna. I co ludzie, jak możecie sami zauważyć, popatrzcie sobie na mój stan konta, mam to 93 742 euro. Tak, a wiecie czym to jest spowodowane? Jest to tym spowodowane, ponieważ jak teraz sobie wejdziemy tutaj w przegląd, wszystko i w naszym magazyn ceny, magazyn, to możecie zobaczyć, że nie wiem, pszenicy, jęczmienia, rzepaku i kukurydzy prawie wcale. Jest tam po tonie, po pół tony, bo tyle co mi zostało, to już nie chciałem się jeździć osobno, z każdego osobno. Tak, i to wszystko sprzedałem. No i zarobiłem 93 tysiące w sumie. No więc jest jak najbardziej na plus. Tak, jest jak najbardziej na plus. Tutaj sobie kombajnujemy jęczmień, jakby ktoś się chciał zapytać. Tak, jęczmień sobie kombajnujemy. Pszenicę czy jęczmień? Pszenicę, Boże, co ja gadam, jako... Jak jęczmień? No nie wiem. No kurwa, jakie to grube, jakie grube pokosy. Ajajajajaj. Chyba wiem, co trzeba będzie zrobić później, gdy to skombajnujemy wszystko. Coś mi się tak zdaje. Ale nie jestem w sumie sam pewien. 40% za jeden przejazd. Więc dość nawet dużo tego jest. Przepraszam tam za różne dźwięki, jeżeli słyszycie. No i co? No i pierwszym moim zakupem będzie, bo jeszcze nic nie zakupiłem. Tutaj nie zakupiłem nic jeszcze. Ale pierwszym moim zakupem będzie przyczepa do belek. Tak, przyczepa do belek, ale jeszcze nie będę kupował, jak na razie. Później nie wiem, jakieś na pewno sprzęty dojdą, które będą mi strasznie potrzebne, jak najbardziej. Ale jeszcze na to czas przyjdzie. Powiem wam ludzie. Czekajcie, ja nie wiem ile mam tu procent. 55. Nie wiem czy dojadę tam do końca. Więc nie będę ryzykował sobie. Wycofam. Wycofam kombajnem. Strzelę jeszcze z jednego poprzeczniaka. Czy coś koło tego. No, strzelę jeszcze jednego poprzeczniaka. Niepotrzebnie cofam, ale mogłem z tamtej strony zacząć. Ale to mniejsze o to. No i tutaj mi się coś zdaje, że trzeba będzie to zgrabić na jedną większą ten. Na jeden większy pokos, tak jakby. No bo widzicie jakie to jest kurde grube? Strasznie to jest grube.
No, jak ja tu wjadę swoim dojczwarem z tą pracą, to kurwa belki będą tak srać, że rany boskie częstochowskie, ale powiem wam na pewno, że na pewno na wszystkich trzech polach mam trzy pola. Mam tu pszenicę, tam mam jęczmień, jeszcze na jednym mam pszenicę, o ile się nie mylę, to na pewno na trzech polach nie będę robił słomy. Na tym chyba większym zrobię sobie nasieczkę, bo mi się zdaje, że tak będzie lepiej. I chyba tak zrobimy. No, dokładnie tak będzie. Na. Hop, opuścimy sobie. Leci, włączymy sobie. I lecimy dalej na pełnej. No, już jest 7, 4,5 tony ponad. Grubo ponad. Więc po malusieńku mogę rurę wystawiać. Tak miałem kajsem jeździć z przyczepami, ale nie, postanowiłem, że co to te przyczepy 16 ton max tam załadowane, to postanowiłem, że będę sobie jeździł tym Deutschem moim. No nawet on dość szybko jeździ. Będzie całkiem git. Tylko nie jestem jeszcze pewien, ile tutaj wchodzi dokładnie do tego zbiornika, ale mi się zdaje, że 6200. Ale nie jestem pewien zbytnio od kurwa jaki on mi jecie. Dobra, przeżyję. Ale dobra, będziemy sobie tak, zobaczymy. Nie, 6300. 6400. Tak, 6400. Więc no co zrobisz? Nic nie zrobisz. Jeszcze ciusieńko pobiegniemy na pewnej. Pobiegniemy sobie na farmę, weźmiemy dojcza mojego. Pięknego, o tutaj jest Dodge już przygotowany. Odpalimy go. Ajajajaj, albo chciałem drzwi otwierać, ale dobra, mniejsza o to. Nie dam rady. Jedziemy sobie. Tutaj. No, widzicie, z dwoma przyczepkami, więc Dodge sobie spokojnie poradzi. No, tylko tutaj, żeby uważać, żeby o nic nie zahaczyć. Upsalala. Odcineczek jeden będzie też gniew. No, na pewno będzie jeden. A nie będę robił 40 tysięcy odcinków z żniw. Na razie. Później, jak będą więcej pól będzie, to na pewno zrobimy. Ajajaj, już nie złamy się tu. O, i widzicie tutaj? Pokazuje mi się słoma i nie wiem dlaczego. Pokazuje mi się słoma jak wjadę właśnie tak. To jest troszeczkę bez sensu, mi się to nie podoba. No ale ludzie, nie wiem czym to jest spowodowane. Jeżeli wiecie, to jakbyście mogli, to mi napiszcie w komentarzach. Bym był wam bardzo, ale to bardzo wdzięczny. No, i to bardzo. Więc jeśli moglibyście, to mi napiszcie w komentarzach. Dobra, ja sobie odpalę mojego Newholandika. Już włączymy to, żniwiareczkę, wszystko ładnie, pięknie. Jeszcze tam ile? Tona 600, 700? Nie, już tona, no coraz mniej. Dobra, i jademy dalej. Tutaj będę musiał to pozgrabiać i sobie zgrabię poza odcinkiem czy na odcinku. Nie wiem, w sumie mówiąc. O, bo to troszeczkę, kurwa, takie grube pokosy. A wjadę w sumie tak i złapię mi te pokosy dwa. Więc dwóch zrobi się jeden, dajmy, że będzie 10 pokosów po kombajnie, czyli będzie 5 po zgrabiarce normalnej. I to było całkiem gicie, by mi się to podobało, powiem wam, ludzie. No ja to z rana nagrywam dla was odcineczek. I lecimy na pełny tłum, to by było są chyba dobrze.
W sumie jeszcze troszeczkę do góry mógłbym dać, ale dobra, będzie git. Takie powiem wam, że dobrze sypie i to bardzo dobrze sypie ta pszenica. Tak, pszenica. Więc będę chyba od razu ją sprzedawał. Choć w sumie na farmę czemu, jakby było zapotrzebowanie czy coś. Raz, no na w sumie, kurde, to nie wiem sam. Ale może na farmę będę bym woził to. Na farmę bym przywoził i było wici w sumie. No czemu by nie? Wyjem, jakby mi trzeba było pieniążki, to bym sobie przywiózł przecież. Znaczy pojechał to sprzedać. Lub w sumie jakby co? Jakby nie wiem. Jakby na przykład nie wiem, no jakby było zapotrzebowanie na pszenicę czy coś w tym stylu. Ja wam ludzi skażę mnie, kurwa, tak plecy pieką, bo byłem wczoraj na plaży. Ja wam gadam, tak mnie spaliło, znowu. No, drugi raz mnie już, trzeci raz, sorry, nie drugi, tylko trzeci raz. Tak mnie, kurwa, spaliło i tak za krótko mnie to piecze, że ja nie wiem. No na krześle jak się opieram, to tak mnie piecz boli. No nocy jak się przebudziłem, to rany, bo nie mogę, później przebudziłem się, poszedłem do ubikacji, się napiłem, już później nie mogłem usnąć, wcale już nie mogłem usnąć. Tak mnie za krótko piekło. No, przerąbane. No na pewno będę to ten skrabił na stówę. No to jakby inaczej. Nie będę kurwa tak jeździł. Zgrabię to na jeden i będzie lepiej. Tylko że szybciej będą beki się pojawiały, ale to mniejsze o to. Ledwie wjechał, jadę, a ty kurwa nie belka, jedna, druga, kurwa 40 belek na takim polu. Jocie, mam. To Chryste złoty. Ile mam? 5 ton, więc w sumie jak mogę pomału wystawiać rurę. Jak dojadę do końca, to się cofnę najwyżej i się odsypię. Pomału już sobie wystawimy tą rurę i będzie gicik. Ja sobie to zgrabię poza odcinkiem na takie mniejsze pasy. W sumie już jest 4, to jeszcze jest 10, 15 będzie takich przejazdów, tak mi się to zdaje. Dojadę do końca. 6 ile tam było? 400, więc nie dojadę do końca. Ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Wysypie się tu, zmieszczę się tu. No ładnie dość, także było. O, przyczepa zapłoniona po same brzegi. Czekajcie, jak tu wychodzi 6400, 12, 12. O, 3. 3 kombajny, niecałe nawet mi tu wejdą. No, dajmy się to zdaje, chyba. Czekajcie. Idziemy tu, bo to 16 tysięcy razy, 16 ton. O kurwa, jeszcze jeden, 4 tony mi wejdzie. Niecałe. Ile dokładnie? 3200 mi wejdzie. Tutaj. No więc strasznie. No. Więc będę na farmę to wywoził. Ale ja się cieszę, że tak dobrze to sypię. To bardzo się cieszę z tego powodu. Bym przynajmniej sobie pieniążki zarobię, może przyjedzie jakaś ten jakiś tir do nas po to zboże, jak będzie tego dużo, to co by nie. Nie będzie gicik wtedy. Przyjedzie tir i weźmie to wszystko, zawiezie. I jademy dalej. Jak najbardziej, już mam 1,5 tony niecałe. Ale to i tak jest dużo. W sumie chciałbym przynajmniej to jedno pole skombajnować na odcinku i skombajnuję. Co by, ja nie skombajnuję, proszę was. A resztę sobie najwyżej poza odcinkiem skombajnuję. I będzie gicik.
No na pewno poza odcinkiem skombajnuję to, resztę. No tamto jedno będzie na siaczkę, to co widzicie naprzeciw. I jedno będzie na słomę. No bo kurde, taki mały header. No na razie kombajn niech zostanie ten co jest. Dużo pól nie dokupię, może jedną dokupię z dwa pola. No jedno. Jedno dokupię, bo nie mam pieniędzy, nie mam czy szastać hajsem. Jedno pole dokupię jakieś na rzepaczek, żeby było czy coś w tym stylu. No zresztą zobaczymy w sumie, bo w sumie bym mógł to co do przeciw jest. Takie większe pole na rzepaka. A te mniejsze na pszenicę czy tam jęczmień. Nie wiem w sumie czy mogę tułowie siać, lucernę. Bo jakbym kurwa lucernę siać, to ja pierdolę. To była najbardziej na plus. Bym był z tego powodu zadowolony. Tu jest 3 przejazdy, tam jest 2, czyli razem jest 5. Teraz będzie 6. Teraz będzie 6 przejazd, więc będzie gici. Jadę do końca, się odsypię. Jak dojadę do końca, bo nie wiem, to tak dobrze sypie, że rany boskie. Tu widać, o widać naszą pszeniczkę cudowną. Więc jest jak najbardziej na plus. Pięć ton. No kurwa, jak to sypie, to rany boskie. Ale dobrze się, że tak sypie. 5,5, 5,700. Okej, cofniemy sobie tu do tyłu. Okej, hop. Niech nam to wysypie. Wysypie. Sypie. Yo, motherfucker. Patrzcie jak tu fajnie. I drobinka tam w środku jest? Rany, bo... Po co tam drobinka? No nie, w sumie nie wiem po co drobinka tam w środku. Ale no co ja poradzić? Więc nie poradzisz. Ja sobie tu wjadę. Tak, puszczę pracownika, żeby on to kombajnował. Tyle ile da radę, to nie skombajnuje. Tylko że zbytnio dużych omijaków nie porobił. Hobie, a ja wsiądę do mojego dojcza i pojedziemy to wysypać. Po maluśku. Okej, 16 ton. Dużo tu. No jak na takiego dojcza to ciągnie, daje radę. 90 kucy on ma. W sumie takie przyczepy dają mi 30 mu ciągnie. Co by nie. Jakoś by dałoby radę. Aż żem w płot wrażenie przypieprzył. Ale nic nie poradzę na to. Muszę od drugiej strony wjechać, nie od tej tu zaraz na prawo, tylko tam dalej. O tutaj. Muszę wjechać. I chyba tu się wysypuje. No otwieraj się. Bo przynajmniej ta przyczepa wysypuje na dobrą stronę. Dobrze idzie? Dobrze. No i to się tam pojawia w silosach. Będę skid. Dalej, że jest tu taki długi garaż. To sobie dowrócę bynajmniej. O ile jest? Jest 16 ton, tak jak miało być. Tam widzieliście przez chwilę mojego case'a. Ups, salala.
Mamy Deutsche. Popieprzamy o rejestracji KDX90. To jest rejestracja i chyba tam niemiecka, o ile się nie mylę. Bo D pisze Denmark, albo duńska. Da. Zdanie ten ciągnik jest rejestracja zdanie lub z czego? Lub wiecie. I co on tak objechał? Skurwa jestem. Skurwa jestem jebany barząd. Gdzieś dalej będzie pewnie 100%. Ja przejdę szybko tu do Holanda. O, już jest 100%. A dobra. Bo nie wiecie po co, Nirku, bo już nie będziesz jeździł. No więc jest jak najbardziej na plus, się cieszę z tego powodu. Okej, okay. Ja sprawdzę w międzyczasie, ile minut, 21 minut odcinek. No 21 minut kombajnuję już to pole. No coś koło tego. No ale w sumie dojechanie z farmy i w ogóle itp. itd. To jest gejecie jak najbardziej. Nawet nie czuję, że tak długo ten odcinek trwa. 20 minut. Myślałem, że to będzie dopiero z 15. Coś koło tego, a tu 22 minuty. Rany boskie. Częstochowskie. Sobie cofniemy tu do tyłu. Włączymy sobie i jademy. Bo ja tam na środku pola jest ten. Co jest? jest ten bagno. Hehehe, eheszki. A jestem zadowolony. Kolejny raz się powtarzam, że jestem zadowolony, że tak dobrze sypie. O, tu jest jedno bagno, drugie chyba tam jest. W sumie to jest środek pola, tak jakby. Ale po malusieńku przeszedł. Więc git. Wczoraj sobie grałem na bolucie obiadaj w niedzielę. No ja wróciłem z jeziorka, gdzieś koło 9 wieczorem, no nie. Gram sobie na ty 7, bolucie V7.1, no nie. No i tam sobie siałem o ileś. Tak chciałem sobie i to nagrywałem takie skróty, może wam zrobię coś tam, ale nie wiem, nic nie będę mówił, choć może, że to już było, nie wiem, zobaczymy, no nie, no i sobie tak gram sobie, no nie, i tak kurwa było błoto, no nie, a Bolek pisał, że ten, że błoto jest poprawione i się nie zakopuje, no nie, ale nie wiedziałem, bo tam były dwa różne błota na polu, no i chuj, no to jeb, wjechałem, no nie, kurwa, nie wyjechałem sobie, bo to myślałem jeden ciągnik podpinać, ale John Direct też miał ciężko, trochę. No ale nic nie poradzę na to, że miał tak ciężko. Czasem bywa i tak, bo ciężko miał. Ale dałem radę w końcu, żebym wyjechał i żebym dali siał. Czekajcie, tam musi być dwa pokosy z tamtej strony. I chyba tak jest. Może zrobić to. No ja sobie poradzę, jak będę to zgrabywał. Tam już jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć pokosów jak na razie. Przejazdów. No w sumie mówiąc to nie jest dużo. Ale zawsze to coś. Objeżdżamy w kolejny pokos, w sumie źle jeżdżę, później się muszę nawrócić w drugą stronę, żeby tu w tą stronę, że teraz jadę. Tutaj jest więcej pokosów z tej strony, to muszę jechać w drugą stronę. No bo żeby rurę wystawić, a tak to muszę nawracać i w ogóle kombinować. No ale wyjebam, co? No co zrobisz, jak nic nie zrobisz? O kurwa. Aj, ciężko jak... Bardzo ciężko, bo... Aj, ciągnij, malina, ciągnij!
Asiem go obrudził. Przybijał do tego błota, się go tak obrudził, że ja był takie czyściutki, no, czy my nie cholali. A no kurwa, przeszedł przez to błoto jak błyskawica, szczerze mówiąc, więc jest git. O, tu jeszcze mi wejdzie niecałe 400 kg, więc na pewno nie dojadę do końca. Otworzę sobie rurę. Czekajcie, zatrudnijmy pracownika, niech on jedzie. A ja sobie szybciusieńko przyjadę tutaj tym Deutschem, żeby miał bliżej. O, ale ładnie przeszedł przez to bagno. New Holland. Szczerze mówiąc. Tu też się wrąbał z tymi przyczepami, ale przeszł. Przyczepamy, co to dużo nie jest przecież. To już to pełne? No pewnie pełne. Dobra, sobie wyjdziemy, przejdziemy sobie do tego New Holanda. Włączymy to, no nie, nam się występuje. Jeszcze chwileczkę. Kurde, jedno pole tak długo kombajnować, rany boskie. Ile, pół godziny będzie? No 26 minut. Minut? Ale to co to, to jest. Dużo to nie jest. Już wysypało, czy nie wysypało? Wysypało, więc jest wyjebało, wysypało. Na. Kurwa, no dalej będę musiał przejść do wózku, a przez to, bo to będę musiał przejeżdżać, rany boskie. Teraz przejadę, przebrnę jak kurwa błyskawica. On tutaj już się robi głębsze. Jogo. Jak mi tu beka wyskoczy, to ja pierdzielę. To będzie najlepsze. No jeszcze tam dalej się rozciąga. Mokro, a New Holland jest taki ojebany, takie brudne, rany męskie. Dlaczego? Zajebiście, fuj ojebany. Ale nic nie poradzę. Taki urok natury. Ajajaj. Ale przejechał, że? Ciu Holandem. Ale brudny jak, nie wiem. Fecz brudny. No ale co poradzisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Tak, bywam. Bywam. Przecież. No dalej to było to. No nie gadajcie, że kolejny. O nie, już kolejny przejazd nie wejdzie tak błota. Ale rany boskie, jaki ujebany, jaki brudny. No jeszcze, nie, kawałeczek jeszcze tam będzie. Ajaja, ale nic nie poradzę na to. Z bolarką jak utyk, nie, ten Deutsch, to Chryste złoty. Nie wiem, czy tu nie pryskane, czy co, bo tak pomalu mało sypie troszeczkę, tak mi się zdaje bynajmniej. Choć w sumie nie wiem, bo jeździłem też wcześniej poprzeczniaki, ale mniejsza o to. O, jakie ojebane, Jezu, no za jakie grzechy. Mamo. Ale jest git. Podoba mi się, o. Od zera do milionera, na. Głupiejem. Trochę.
Słuchaj, nie wiem, po co krówki kupiłem wcześniej, ale to mniejsza o to. Jeszcze trzeba tam parę rzeczy zrobić. I... 5,5 tony, więc git. Nie wejdzie mi. Nie wejdzie mi i jeszcze raz będę musiał na to pole przyjechać. Aj, aj, aj. Ja dobra, sobie pobiegnę szybciusieńko pod ojcza. No tutaj ile jest? Tutaj już 80%, więc jeszcze... Czyli jeszcze raz będę musiał przyjechać na to pole. Rany boskie, częstochowskie. No ale co zrobię? Nic nie zrobię. Tak bywa. No, będzie pełno dziś? Bo jest. Dobra, tam pracownik sobie będzie to kombajnował, a ja sobie jeszcze pojadę to wysypać. Jestem ciekaw, czy on pojedzie, jak skończy się wysypywać. Jestem ciekaw, to bardzo. No już zaraz nie będzie. No i widzicie? Trzeba czekać. Ale ja tak zrobiłem, że nie trzeba nic czekać. Tylko sobie pojademy. No, odpol dojdzie, jademy. Ciągnij mała, 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 mała. Pszenica. Fychy eat, to takiego, nie? Nie, fychy eaty. He. No okej. Jademy sobie po maluśku. Ups. No, leci samolocik, więc jeżeli będziecie słyszeli, no to przepraszam bardzo was za to. Ale nic nie poradzę. Kurwa, skończę tu nagrodzie, muszę lecieć do WC. Bo już mi ciśnie od... Ciśnie, niestety, no co zrobię, nic nie zrobię. Od 20 minut. No, wysypuj. No fajnie, że na tą stronę wysypuję. Przynajmniej jedna dobra przyczepa, która wysypuje na dobrą stronę. I lecimy szybko na pole. Tam nam zarzuciło, on stoi czy jeździ? Jeździ jeszcze. Ale chyba zaraz skończy. A sobie chcę na polu zakończę odcinek. I się z wami pożegnam. O, po około pół godziny będzie. No więc co ludzie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądnięcie odcineczka. Jeżeli się spodobało, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I my się widzimy już w kolejnym odcineczku, jutro z polskiej wsi, jak dobrze pójdzie. No, no tak, jutro z polskiej wsi, więc widzimy się jutro, więc do następnego. No i siemaneczko ludziska!